Jesteśmy z Darkiem Promatic. Cześć Darek. Cześć, dzień dobry, witam bardzo. Mamy tak naprawdę specjalistę od rynku hiszpańskiego, od hiszpańskiego rynku hazardowego. Powiedz nam, jak obecnie wygląda rynek w Hiszpanii, biorąc pod uwagę cały hazard, zarówno jeśli chodzi o zakłady, o kasyno. Powiedz po prostu, co wiesz. Hiszpański market jest potencjalny, zwłaszcza dla firmy naszej Promatic Group, co w tej chwili się koncentrujemy, zwłaszcza w segmencie salonów, co jest bardziej atrakcyjne dla nas, bo jest bardziej stabilny. Oczywiście możliwe, że na przyszłość możemy patrzeć street market i casino ma swoje regulacje dosyć ścisłe, także raczej dwa segmenty. Pierwszy salon i drugie by było street market, co jest bar dla nas. A wczoraj rozmawialiśmy o tym, że sytuacja hazardu w Hiszpanii trochę się zmienia. Powiedz mi, jak duże są korelacje między tym, kto aktualnie rządzi w Hiszpanii, a jak właśnie ludzie patrzą i postrzegają hazard? W tej chwili jest troszeczkę dziwna sytuacja, można powiedzieć, z punktu widzenia politycznego, ekonomicznego. Pewne zmiany będą wchodzić, legislacyjne, ze względu na zwiększenie się, można powiedzieć, udziału gier online, że troszeczkę jest jakby, można powiedzieć, konfuzjon między offline i online. Także w tej chwili jest dużo tych debat politycznych, jakie zmiany, gdzie, co. Też to jest troszeczkę niewygodne dla producentów, bo można powiedzieć, dużo operatorów myśli, co będą robić następne miesiące. Także ten rok będzie troszeczkę taki nietypowy, można powiedzieć. Jest dobry, tak, ale nie będzie perfektny, można powiedzieć. Z punktu widzenia, jeżeli chcemy na rezultaty szybkie, można powiedzieć. Bo ludzie czekają pierwszo na zmiany prawowe. W tej chwili się dużo dyskutuje, zanim tego i też mamy nowy rząd, też potrzebuje czasu, żeby zrobić nowe zmiany. Myślę, że końcem roku, początkiem następnego roku z powrotem wrócimy, jak to może, na pokój. A jak wygląda taki przeciętny użytkownik waszego automatu? Jaka jest specyfika graczy w Hiszpanii? Czy oni lubią przeznaczać środki na hazard, czy oni to traktują jako czystą rozrywkę, czy sposób na spędzenie czasu, nie wiem, ze znajomymi na przykład? Jak to wygląda? W tej chwili, jeżeli patrzymy na nowe generacje, gra hazardowa i rozrywkowa jest częścią ich kultury. Czyli się połączą trzy segmenty między młodzieżą, spędzenie dobrego czasu i oczywiście próbowania coś wygrania. Jest bardziej dobra kultura. Kwestia jest większej kontroli, uważać, aż do jakiego punktu chcemy dojść, można powiedzieć. Moim zdaniem nowe generacje w tej chwili, platforma video jest, jak to mówiąc, króluje cały czas. Nowe tendencje online pomagają ze względu na platformę Android czy iPhone. I moim zdaniem kultura otrzymania gry jest całkowicie inna, porównując 10-15 lat do tyłu, można powiedzieć. Jest częścią życia, można powiedzieć. Tak jak potrzebujesz jeść, pić codziennie, możliwe, że też dedykujesz pewny czas, część twoich pieniędzy na rozrywkę. I jedną z nich jest gra. W krajach mocno regulowanych, takich jak Wielka Brytania, czy gdzieś tam kraje skandynawskie, bardzo dużo mówi się o temacie związanym z bezpieczną grą. I czasami dla operatorów czy dostawców jest to dosyć duży problem, jeśli chodzi o spełnianie pewnych wymagań. Czy w Hiszpanii też się bardzo dużo o tym mówi? Jest ten sam efekt. Czasami się mówi dużo i się szuka jednej drogi, żeby, jak to powiedzieć, poprawić błędy. I jak to mówią, Hiszpanie się patrzą na inne państwa i inne państwa się patrzą na Hiszpanię. Mamy ten sam problem, można powiedzieć. Czy jest on realny? Moim zdaniem nie. Kwestia jest teraz, jak to mówią po hiszpańsku, konsenso, że się dojdzie do jakiegoś układu między industrią hazardową, politycznymi i potem propia, jak to powiedzieć po polsku, ludność, żeby wiedzieli co i jak. Jeżeli ty wiesz, że tylko potrzebujesz 20 euro stracić, grasz tylko 20 euro,
godzinę, 50 minut, czy 30 minut. Zależy, co chcesz ty grać, można powiedzieć. To też pewnie wynika ze specyfiki tego gracza w Hiszpanii. Czy on traktuje taką rozrywkę, jako pójście do kina, do teatru, tak. A bardzo często na rynkach, które nie są jeszcze aż tak dojrzałe i ci gracze jednak nie prezentują takiego poziomu, no to bardzo często, i niestety mi się wydaje, oni to traktują jako sposób na przykład na wzbogacenie się i liczą, że będą regularnie wygrywać. Tak i nie. Dla mnie jest to punkt bardziej fałszywy, bo gra nigdy cię nie zrobi, jak to mówisz, bogatym. Na pewno jeden, dwa, czy część wygra. Gra jest rozrywka. Zainwestujesz, pewną część wygrasz, część płacisz za czas, jak to powiedzieć, rozrywki, moim zdaniem. I jest kwestia, jak to mówisz, psychologiczna. Wiedzieć, gdzie jest twoja kontrol, można powiedzieć. Jeżeli patrzymy na młodzież czy dzieci w tej chwili w Hiszpanii, 100% mogę powiedzieć, że nie ma problemu z, jak to mówią, z młodzieżą niepełnoletnią. Czy może być jakiś jeden przypadek? Możliwy. Na tyle milionów jest niemożliwe kontrolowania, ale w tej chwili sektor jest poważny, są duże kontrole i jest praktycznie niemożliwe. Niemożliwe. Zostając właśnie przy tej rozrywce, nie sądzisz, że w pewnym momencie może to dojść do momentu, kiedy gracz tak naprawdę będzie płacił za poświęcony czas w grze, ale nie będzie tak naprawdę grał swoimi pieniędzmi, tylko bardziej przyjmie to rolę takiego social casino. Co o tym sądzisz? Już masz to w grach online. Fortnite jest pierwszy przykład. Płacisz za czas rozrywki, podwyższasz stepy i jest to samo, jak można powiedzieć, stawka. Jest kwestia, czy jest pieniądze realne, czy pieniądze, jak mam powiedzieć, online, że płacisz za czas i masz możliwości wygrać torneo, to możliwe, że potem będzie pieniężne, zależy, czy jakaś podróż, wycieczka, czy propia satysfakcja, że jesteś tym mistrzem, można powiedzieć. Zobaczymy. Futuro jest, jak to powiedzieć, piękne, tyle, że nie wiesz, co, w którą tendencję. Możesz czuć, w którą idzie, już widać. Moim zdaniem rynek i users będą wiedzieć razem, gdzie, co i jak, można powiedzieć. I to nie jest tak, że rynek narzuca graczowi, co ma wybierać, tylko to raczej jest synergia tak naprawdę. Raczej synergia fabrykant, producent i usuario, można powiedzieć. Ten persona, która potem używa to. Ten klient, można powiedzieć. Mercado jest kwestia regulacji legalnej, moim zdaniem. Czym bardziej regulowany, mniej problemów, moim zdaniem. I Hiszpania jest jednym z nich. Czy Inglaterra, znaczy Anglia, czy Niemcy, czy też Francja ma kasyno. Polska powoli też wchodzi na tą dynamikę, także widać rozwój wspólny w Europie. Gra jest jedną częścią życia i zawsze będzie, jak to mówiąc, istnieć. Okay. Dzięki bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.